Dzień dobry. Przychodzę dzisiaj z odcinkiem z serii, która najbardziej Was chyba interesuje, bo to będzie odcinek poświęcony brytyjskiej rodzinie królewskiej, a dokładniej księżnej Kate, księżnej Katarzynie, jak kto woli. To będzie odcinek modowy. Mamy lato. Latem problem, który często pojawia się w naszych stylizacjach, to buty. Mamy problem, jakie buty wybrać, by były i wygodne, i by elegancko wyglądały. Postanowiłam więc przyjrzeć się, jakie buty latem wybiera Kate, bo nie ukrywajmy, to jest naprawdę bardzo dobrze ubrana kobieta. Wybory buty, po które sięga Kate, wcale nie są takie oczywiste i nie są często polecane na tym eleganckim, modowym Instagramie, więc mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dla siebie inspirację. Jeśli ten temat Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy! Na początku chcę zdradzić Wam jednak małą tajemnicę, bo jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to nie wiecie, że piszę moją trzecią książkę, która będzie nosiła tytuł Z klasą na każdą okazję i będzie to pierwsza część. Książka ukaże się w dwóch częściach. Premiera tej książki zaplanowana jest na koniec listopada, ale we wrześniu odbędzie się jej przedsprzedaż. I tę książkę będzie można kupić z pewnym tajemniczym dodatkiem, ale żeby o tym się dowiedzieć i dowiedzieć się o starcie przedsprzedaży, która będzie miała miejsce we wrześniu, to warto zapisać się na listę osób zainteresowanych tą książką. Link do tej listy po prostu zostawiam Wam w opisie tego filmu. Zachęcam, bo warto, zawsze oferta jest bardziej korzystna. No i ten dodatek, który będzie w liczbie limitowanej tylko 180 sztuk. Ale teraz przechodzę już do filmu. Jak widzicie, mam przed sobą kilka par butów i to są buty, po które właśnie bardzo chętnie sięga Kate. I może zacznę od tych, które są najdalej, czyli od białych trampek. Białe trampki to jest mój ulubiony wybór. W latem i wiosną uważam, że pasują do bardzo wielu stylizacji i zmieniają charakter wielu stylizacji. Jeśli chcecie, by Wasz garnitur wyglądał bardziej sportowo, byście mogły założyć spodnie w kant i koszulę i jednak uczynić tę stylizację taką bardziej codzienną, to Kate ma na to sposób i to są właśnie trampki, które wybiera. Jakieś takie sportowe buty, ale białe. Białe buty wyglądają zupełnie inaczej, białe sportowe buty wyglądają zupełnie inaczej niż te kolorowe. Mają w sobie właśnie takiej więcej klasy, więcej elegancji. Ale nie są to buty łatwe, bo żeby wyglądały elegancko, to one muszą być idealnie czyste, idealnie białe, a jak wiemy, buty są na ziemi, więc buty się brudzą i nie jest to łatwe. Dlatego jeśli nosicie białe trampki, jakieś białe sportowe buty, to one właściwie po każdym noszeniu muszą być wyczyszczone. Ja tutaj mam konwersy po prostu i to są konwersy, które całe są skórzane, więc je się bardzo łatwo myje. Można na takie zwrócić uwagę. Guma oczywiście też łatwo się myje, ale jeśli macie konwersy czy jakiekolwiek inne trampki wykonane tutaj z tkaniny, to trzeba je prać. Wiem, że producenci nie zalecają prania butów w pralce, ale ja moje konwersje też, które są wykonane z tkaniny, piorę normalnie w pralce i mają się świetnie, więc da się Wam, zostawiam to, może poszukajcie tej informacji na jakichś kanałach bardziej, których autorzy skupiają się bardziej na dbaniu o dom czy właśnie o garderobę. Ja chcę Wam powiedzieć, że Kate bardzo często na trampki się decyduje, tak jak widzicie na zdjęciach, które tutaj są zamieszczane, no wiele jej stylizacji uzupełnionych jest właśnie białymi trampkami i wyglądają naprawdę dobrze, więc nie bójcie się białych butów. Im mniej będą one zabudowane, im mniej będą takie intensywne, jakieś masywne, tym bardziej elegancko, bardziej kobieco będą wyglądały. No dobrze, ale mam tutaj trampki, a są też inne sportowe buty, które bardzo chętnie Kate wybiera i mówię tutaj o espadrylach. Ja te espadryle, jak możecie zauważyć, one mają tutaj jeszcze metkę, bo ja sobie je zamówiłam specjalnie od tego filmu, bo nie miałam takich butów w swojej kolekcji i żałuję, chyba je zostawię, ale ja zawsze jak zamawiam sobie jakąś nową rzecz, to jeszcze chwilę się nad nią zastanawiam, nie podejmuję pochopnych decyzji, nie mam w swojej szafie rzeczy, których naprawdę nie potrzebuję i nie będę nosiła, bo uważam, że nadmiar przeszkadza w elegancji, na pewno jej nie pomaga, zbyt dużo rzeczy wprowadza chaos. Niemniej do białych espadryli właśnie zachęciła mnie Kate. Minusem tych, które ja tutaj mam, jest to, że one mają tutaj małe logo, ale były najbardziej takimi zbliżonymi do tych, które nosi Kate, które udało mi się gdzieś online znaleźć. No i dlatego nie wiem, czy jeszcze je zachowam, ale wydaje mi się, że jak na sportowe stylizacje, to może nie będzie to jakieś uciążliwe. No ja zobaczę, Wy na pewno jesteście w stanie znaleźć inne tego typu buty, ja się po prostu śpieszyłam ze znalezieniem tego modelu. Są sportowe, ale lepiej wyglądają
wyglądają moim zdaniem z sukienkami niż na przykład białe trampki, bo są po prostu lżejsze, są bardzo wygodne, są miękkie, można sobie spokojnie w nich zwiedzać. Na tym modowym Instagramie, czy na YouTubie, czy na tych kanałach o elegancji, które są bardzo wartościowe, treści są fantastyczne, ale niezwykle często butami, które są właśnie polecane, które mają spełniać właśnie taką funkcję, są te takie loafersy z Loropiany, które oryginały kosztują kilka tysięcy złotych, zresztą niełatwo jest je dostać. Są oczywiście zamienniki, ale z ich wygodą bywa różnie, trzeba po prostu znaleźć. A znacznie tańszą wersją i wybieraną właśnie przez Kate są latem espadryle. Wygodne, miękkie, też nadają stylizację takiego letniego charakteru, no bo właśnie ten dół i jeszcze w innych butach, o których za moment powiem, jest taki letni, prawda? Może warto zerknąć, widzicie na przebitkach inspiracje, do jakich stylizacji wybiera je Kate, więc może i Wam się one przydadzą. Kolejnymi butami, powiedziałam, że tutaj ta pleciona część jeszcze się pojawi, bo są espadryle na koturnie i to jest zdecydowanie najczęstszy wybór Kate. Lato bez espadryli na koturnie właściwie dla Kate chyba nie istnieje i ja dowiedziałam się, jak już miałam te buty, gdy przygotowywałam ten odcinek, że to jest dokładnie ten model, który nosi Kate i to są buty marki Castaner. Spokojnie znajdziecie je online. Tylko że ten model, który ma Kate, zamiast tych pasków tutaj wiązanych wokół kostki, ma taki rzemyk. Cieńszy po prostu. Sama się zastanawiam, czy sobie nie wymienić na ten rzemek, ale znów z tym paskiem ma Megan, więc jeśli jesteście Team Megan, a nie Team Kate, to ona ma właśnie z tym grubszym paskiem. No, rodzina królewska ewidentnie lubi tę markę i te buty są bardzo, bardzo zgrabne. Może nie są jakieś bardzo tanie, ale też jakieś bardzo drogie też nie, bo kosztują, nie wiem, 400-500 zł, coś takiego. Można je znaleźć czasami drożej. Bardzo wygodne. To są niezwykle wygodne buty. Mamy koturn i on daje stabilności. Gdy wybieracie się na przykład na jakieś przyjęcie albo na jakieś spotkanie w parku, gdziekolwiek, gdzie nie ma twardego gruntu, tylko jest trawa, to szpilki, które tu przede mną stoją i zaraz o nich powiem, odpadają, chyba że użyjecie takich specjalnych nakładek, to może inny film o tym nagram, o takich sposobach. Niemniej wtedy koturny latem nie są oczywiście tak samo eleganckie jak na przykład szpilki, nie na każdą sytuację będą się nadawały, ale jeśli chcecie letnią sukienkę i właśnie do tego koturny, buty na koturnie, świetnie będą wyglądały i bardzo wygodne i zobaczcie ile różnych stylizacji tym modelem u Kate zostało uzupełnionych i może i Wy się tym zainspirujecie, a przyznajmy sobie szczerze, jak często na Instagramie pojawiają się takie buty. Rzadko, a przynajmniej ja chyba nie śledzę tego typu kanałów, a wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj mam jeszcze szpilki, ale może zanim do nich przejdę, to opowiem o butach, których tutaj nie mam, bo ja nie mam tych wszystkich par butów, bo ich nie potrzebuję. Tak jak powiedziałam, ja w swojej szafie nie mam ubrań, w których nie chodzę, których nie noszę. Byłoby to bez sensu i nie potrzebuję aż tylu różnych wariantów, ale taką letnią wariacją Kate, letnim jej wyborem są często buty zamknięte, tak jak tutaj mam szpilki, albo na niższym obcasie, tylko po prostu bez pięty, z odkrytą piętą. Ja nagrywam tutaj dla Was film, widzicie, w butach, które są zupełnie sandałami. Mam odkryte i palce, i pięty. I to jest bardzo niezobowiązujący rodzaj buta. To jest zupełnie casualowy but. Nie nadaje się do pracy, jeśli obowiązuje nas jakiś biznesowy dress code. Nie nadaje się na jakieś ważne uroczystości, na ceremonie odbywające się w różnych świątyniach. Będą, z punktu widzenia dress code'u i elegancji, nie będzie to właściwy wybór. I buty, które mają odkrytą piętę, też nie będą do końca dobre. I jest to też taka, powiedzmy, ekstrawagancja, trochę jak kolorowe skarpetki u mężczyzn, ale Kate coraz częściej, ona zresztą mówiłam, że będę nagrywała film i muszę się do tego zebrać, ale potrzebuję chyba większej próbki jeszcze o tym, jak zmienił się styl Kate po śmierci królowej Elżbiety, bo właśnie po śmierci królowej Elżbiety ona znacznie chętniej odsłania te pięty, ale wcześniej też jej się zdarzało. Więc jeśli obcierają Was często buty, albo jeśli szukacie właśnie jakichś takich butów, które będą bardziej odkryte, ale jednak to nie będą sandałki, takie jak ja teraz mam na sobie, to może te buty z odkrytą piętą lepiej Wam się sprawdzą. Na pewno są wygodne przez to, że no, noga może, powiedzmy, bardziej pracować, bo nawet jeśli nam w upalny dzień bardziej stopa spuchnie, to gdy mamy odkrytą piętę, to przynajmniej tutaj nic nas nie ociera i widzicie na przebitkach, ile różnych stylizacji można sobie wymyślić. I mnie z takimi butami z odkrytą piętą bardziej kojarzy się królowa Hiszpanii, więc może Kate trochę się nią zainspirowała. Ale tutaj mam zupełnie zakryte buty,
notabene swoją drogą chciałam powiedzieć, że mają przepiękny kolor, bardzo, bardzo je lubię. I są to zwykłe szpilki i na nie też Kate często się latem decyduje. Spokojnie możecie je wybierać, tylko właśnie uważajcie na trawę, na takie miejsca, w których są na przykład kocie łby. Często to jest przed kościołami, dla przykładu, jak idziemy na jakiś ślub, co się w tych miesiącach zdarza, tam uwielbiają być kocie łby i wtedy obcasy się bardzo, bardzo niszczą, a przecież tego nie chcemy. Więc szpilki to oczywiście buty, które najczęściej Kate wybiera, tylko ostatnio zauważyłam, że warto o tym wspomnieć, bo to jest zupełnie normalna rzecz, to się zdarza, to nie jest żaden powód do wstydu, ale pokazuje cenę chodzenia w takich butach. Pojawiły się takie zdjęcia Kate, na których widać, jakie ona ma problemy ze stopami, po prostu ma haluksy. Tam na tych zdjęciach było nawet widoczne, że ma jakieś takie zaognione problemy. To się oczywiście może zdarzyć, ale to jest cena za noszenie takich butów, co wcale nie jest zdrowe dla naszych stóp. Więc jak macie sobie zwiedzać, ja nie będę mówiła teraz o butach, barefootach i tak dalej, bo to nie na ten temat, ale jeśli macie sobie zwiedzać, to może lepiej zrezygnować z takich butów na rzecz jakichś bardziej sportowych, w czym stopa będzie się miała po prostu lepiej. I teraz wrócę do sandałów, tak jak mówiłam, butów, które mam na sobie, czyli butów, które odkrywają i palce, i pięty. Ostrożnie, ona wybiera je naprawdę rzadko, bo to są buty, które są takie, no nie wiem, ja jak zakładam sandały, to zawsze się czuję jakaś taka, o tak sobie idę, wychodzę z domu. No nie są to na pewno buty, które wyglądają elegancko, bardziej już wieczorowo. O, wybiera je na przykład do wieczorowych stylizacji, do długich sukni, strój półformalny wieczorowy na przykład, czy formalny wieczorowy. Wtedy, gdy mamy długą suknię, to jak najbardziej buty odsłaniające palce i pięty, jakieś sandałki delikatne, wyglądają pięknie i ona też się na nie decyduje, ale gdy mowa o jej takich codziennych wyjściach, to albo są to sportowe buty, takie jak trampki czy jak espadryle, albo raczej szpilki, czy gdy już zależy jej na wydłużeniu jednak tej nogi, to właśnie espadryle na koturnie. Tylko tak jak ja tutaj mam i sandały, które mają pasek i tak jak te espadryle są wiązane wokół kostki, to pamiętajcie, że wszystko, co wiążecie wokół kostki, będzie Wam skracało nogę po prostu, będzie odcięcia. Te espadryle mają jeszcze taki jasny kolor, więc nie jest tak źle, mam na myśli ten pasek, ale mimo wszystko to skraca nogę. Ja mam ten komfort, że ja mam dosyć długie nogi, bo jestem wysoka, więc jakoś trochę uchodzi mi to płazem, no ale jeśli zależy Wam na zachowaniu tych proporcji, to też warto uważać, wybierając buty, jaki jest kolor i buta, i później tego paska, i jakie to jest wiązanie, czy nie robi się zbyt ciężko tutaj w tej dolnej części nóg. Tak. Z rozsądkiem. Warto na to spojrzeć. Też jeśli wybieracie długości takie do połowy łydki sukienek i do nich założycie płaskie buty, to w łatwy sposób skrócicie sobie nogi. Właśnie w takich sytuacjach Kate często wybiera na przykład te espadryle na koturnie, żeby tę nogę jednak trochę wydłużyć, żeby nie było takiego ciężkiego efektu tutaj na dole. I to już wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować w jakiś sposób i pokazać Wam trochę inne buty, niż często na lato są polecane. Nie tylko balerinki, nie tylko jakieś loafersy eleganckie, właśnie L'Europiana, ale też takie bardzo wygodne. Dlaczego nie nosić trampek? Trampki są naprawdę bardzo wygodne. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Przypominam o liście zainteresowanych moją nową książką z klasą na każdą okazję. Tam będą właśnie opisane różne okazje, takie jak pogrzeb, pierwszy dzień nowej pracy, ostatni dzień pracy, pierwsza komunia, tego typu okazje, wizyta w teatrze, operze, tego typu okazje, więc jeśli to Was interesuje, to lista, link w opisie tego filmu. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.